Emeryci i renciści, którzy pobierają świadczenia emerytalno-rentowe 25 każdego miesiąca, nie muszą się martwić o wypłatę świadczenia w grudniu. Pieniądze otrzymają jeszcze przed świętami. Bo na dwa dni robocze, zgodnie z przepisami, takie pieniądze trafiają zarówno do placówek pocztowych, jak i na konta bankowe. Apelujemy do tych wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie posiadają konta bankowego. By jak najszybciej dokonać zmiany wypłaty, dlatego że nie musimy czekać na listonosza, w każdej praktycznie małej miejscowości znajduje się jeden czy nawet dwa bankomaty i z pieniędzy możemy skorzystać o dowolnej porze. Do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia 2024 roku. Dodatkowo, ci, którzy pobierają wypłaty 1 stycznia, swoje emerytury i renty otrzymają już po Bożym Narodzeniu, dlatego że w ten dzień świąteczny również wypłaty będą o kilka dni wcześniej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje również, iż 22 grudnia w całym kraju sale obsługi klientów będą zamknięte. Wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym regionie, jak i w kraju będą tego dnia nieczynne. Zapraszamy wszystkich naszych klientów do korzystania z naszych usług tylko do czwartku w formie stacjonarnej. Jeżeli jednak ktoś chciałby skorzystać z naszej pomocy, może to zrobić poprzez platformę usług elektronicznych 24 godziny na dobę. Dzień wolny wynika z odbioru za święto przypadające w sobotę, czyli za dzień 11 listopada. Wiele instytucji i urzędów może być w tym dniu również nieczynnych.